Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Marek Suflita, a to jest kanał Survival po godzinach. Dzisiaj, proszę Państwa, kilka słów na temat lampy naftowej. No i pytanie, czy lampa nadaje się jako awaryjne źródło światła w przypadku awarii instalacji elektrycznej. Zapraszam. Proszę Państwa, lampa naftowa. Wynalazek z połowy XIX wieku. Tu zresztą nasz rodak, pan Łukasiewicz, się przysłużył, ją konstruując. Lampa stała się bardzo popularna i zawitała do domów szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich chat. Lampa jest konstrukcją w sumie prostą, tanią, a nafta, która ją zasila, także nie była droga. Lampy naftowe służyły w Polsce aż do lat 50. 60. XX wieku, kiedy to zostały wyparte przez elektryczność. No i właśnie, czy w przypadku awarii zasilania taka lampa ma dzisiaj rację bytu i czy może nam zastąpić światło elektryczne? No, powiem szczerze, że z początku byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o lampę naftową. Uważałem ją za archaiczny zabytek. No ale po przy bliższym zapoznaniu się z taką lampką, tudzież z przemyśleniem pewnych kwestii, uważam, że jednak nie jest to wcale zły pomysł. No ale po kolei. To jest lampa produkcji niemieckiej firmy Feuerhand. Można kupić takie lampy właściwie w wielu sklepach w cenie, no niestety, około 200 zł. No ale jest mnóstwo lamp tańszych w cenie kilkudziesięciu, 30, 50 czy 100 zł. Ja brałem tą akurat z pewnego powodu, o którym później wspomnę. To jest jedna sprawa. Dalej. Lampa potrzebuje nafty. Akurat tu mamy zbiorniczek nafty świetlnej. Ewentualnie można ją zasilać olejem parafinowym. Nafta była kiedyś tańsza, dzisiaj jest dużo droższa niestety. Taki zbiorniczek kosztuje prawie 100 zł. Do nafty, do lampki potrzebujemy jeszcze knota zapasowego. Można się przydać. Ewentualnie jeszcze ten szklany klosz, który w razie jakiejś awarii nam by się mógł stłuc, ale to wszystko można kupić jako części zamienne, nie ma problemu. Jak się tym posługujemy? Jak to na przykład, o, tu mamy odkręcany korek i tu wlewamy naftę. Troszeczkę jestem zabawy. No, nafta śmierdzi zresztą. Dobrze. Tu trzeba uważać, żeby z tej nafty za dużo nie nalać. Jest pewien poziom, tu 300 ml. Tyle możemy nalać. Dalej trzeba podnieść ten klosz do góry, aby móc zapalić. O, robimy tak. Lampa sztormowa to jest niby, ale... O, zapaliliśmy. Teraz to trzeba obniżyć. O, ciach. Przykręcamy knot, żeby był niższy, bo taki przycisk nie jest potrzebny. O, tu mamy regulację, prawda, wysunięcia knota, co nam reguluje akurat siłę światła. Wysuniemy bardziej, pali się bardziej, jest jaśniej, jak mniej, to jest ciemniej. O, dobrze. Teraz tak, to ciepło z tego klosza musi się do góry, tutaj się czuje, że to ciepło ładnie, ona się nagrzewa, ale to ciepło później tam tymi ramionami krąży w dół, co powoduje ruch powietrza i po prostu jest, się to pali lepiej. Co jest ważne, po zalaniu naftą trzeba czekać 15 minut, no powiedzmy 5, żeby się nafta przez ten knot ładnie nam przesiąkła. To jest lampa tak zwana sztormowa, szturmlaterne, czyli odporna na wiatr. Można z nią chodzić, to jest taki uchwyt fajny. Można ją sobie zawiesić na jakimś haku, można ją nawet przymocować do wozu, tak?
miała oznaczać również pojazdy. Dobra. Po kolei. Czy taka lampa nadaje się jako awaryjne źródło światła? Może zacznijmy od plusów takiej lampy. Przede wszystkim prosta konstrukcja. To nie ma zbyt dużo części, nie ma się co zepsuć specjalnie. Jeżeli dbamy o to w minimalnym stopniu, nic się nie stać nie powinno. Jedyne części zamienne, które są potrzebne, to knot awaryjny, ewentualnie szklany klosz, ale to można kupić. Czasem trzeba ewentualnie będzie umyć ten klosz od środka, żeby z tej sadzy czy tam z jakiegoś brudu. I to właściwie wszystko. Przy tej lampie jedyny problem to może być akurat przeciekanie nafty przez zbiornik ten dolny. I właśnie dlatego kupiłem akurat tą lampę Feuerhand, bo one mają opinię szczelnych. I tutaj mało jest przypadków, żeby była nieszczelna, żeby nam się nafta przesiąkała przez dno. A jest to niestety dosyć częste zjawisko w przypadku tych tanich lamp chińskich. Niestety nafta jest bardzo opalna, a ta nafta też powoduje takie, no plamy robi, tak, na stole, czy jakbyś to zostawimy. Także o tym warto wiedzieć. Z plusów, lampa się nagrzewa, co powiedzmy w jakichś tam małych pomieszczeniach może być tam odczuwalne. No to czujemy wyraźnie, że jest ciepło. Dalej, taka lampka pali się przy napełnieniu zbiornika pełnym, czyli 300 ml, przez 20 godzin. Czyli na litrze to będziemy mieli 60 godzin, a przy takim dużym zbiorniku nafty 5-litrowym to by było prawie 300 godzin. Tak? Także to już jest, myślę, że spory czas. No to mało która lampka LED-owa daje nam taką możliwość. Oczywiście możemy sobie kupić takie nafty więcej, więc będziemy mieli to na długi, długi czas. Niestety nafty też przechowywać za długo nie można, raptem 2 lata. Bo później się wytrąca z niej tam różne substancje i jest problem. Dobra, także palenia 20 godzin przy jednym przezaładowaniu zbiornika. Co jeszcze do plusów. Lampa nie jest droga sama w sobie. Ta kosztuje około 200 zł, a można kupić tańsze za 30, 50, 100. Nafta, czasami są problemy z jej zakupem, ale to też nie jest wielki chyba problem. No dobrze, no ale ta lampa ma też swoje minusy. Podstawowy minus jest taki, że nafta jest niestety dosyć droga. Nafta kosztuje za 5 litrów prawie 100 zł. Mamy 2 dychy za litr. A jak kupujemy w małych buteleczkach, to jest jeszcze droższa. Dalej, nafta jest łatwopalna i niestety często zdarzały się pożary właśnie z powodu tego, że nafta zapaliła się i jest niebezpieczna. Także trzeba się z nią obchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. Tu mamy zbiornik metalowy, który się nam nie stłucze, ale są lampy naftowe ze szklanymi pojemnikami, przez co są ładniejsze, szczelniejsze, ale niestety bardziej awaryjne. Do minusów. Niektórym osobom zapach tej płonącej nafty palącej się śmierdzi. To tak zwany charakterystyczny zapach, niestety. Oczywiście można dawać olejki zapachowe, ale czy to będzie lepsze, trudno powiedzieć. Dalej, no to światło też nie jest powalające, prawda? Jak Państwo widzicie, trochę jest jasno akurat, ale w ciemności to wygląda wiele lepiej. No niemniej, nie jest to oczywiście jakaś tam wielka, mocne światło. To by trzeba mieć kilka takich latarni, żeby w mieszkaniu coś oświetlić. Ale chyba jest to wygodniejsze niż świeczki, prawda? Jest to wygodniejsze niż palenie świeczkami, kiedy byśmy już nie mieli, powiedzmy, baterii czy akumulatorów. Podsumowując, uważam, że taka latarnia naftowa ma swój sens. Jako awaryjne źródło oświetlania warto takie coś mieć, szczególnie przy niewielkich kosztach. A jeżeli nic się złego nie stanie i tej lampy nie będziemy używali w sytuacji awaryjnej, to zawsze możemy sobie ją użyć na działce, na ogródku czy przed domem dla chociażby nastroju przyjemnego. No bo nie oszukujmy się, ale światło lampy naftowej jest naprawdę nastrojowe. Czy to w mieszkaniu, czy to na ogródku, czy to w jakimś tam na wycieczce. Także podsumowując, zachęcam Państwa do przemyślenia tej kwestii, czy by takiej latarni naftowej sobie nie sprawić. Wygląda ładnie. Prosta w obsłudze, nieawaryjna, nastrojowa, przyjemna. Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia w kolejnym filmie.